Siemanko, z tej strony Doman. I Burzyk, cześć. Zapraszamy na recenzję kolejnego już na naszym kanale plecaka Thule. Była Subterra, był Akcent, a teraz czas na Paramounta. Bo tak dziwnie to po angielsku wymawiać, więc po prostu powiem trochę spolszczony Paramount. 27 litrów. Thule Paramount. Ostatni raz wymawiam tę nazwę, bo tak dziwnie brzmi. Musicie wiedzieć, że to jest czwarty dubel tego ujęcia, więc już czwarty raz wymawiam tę nazwę, a cały czas mówię, że ostatni. Plecak Thule 27-litrowy, jak już wspomnieliśmy, ale mamy od dłuższego czasu z Burzykiem dyskusję na temat kolorów. Bo tak, na stronie Thule ten plecak jest określany jako brązowy Nutria. Poza tym jest jeszcze czarny, więc tam nie ma dyskusji, i jest soft green. I nam bardziej przypomina w słońcu soft green ten plecak z zewnątrz, ale w środku jest taki pomarańczowy, bym powiedział. I ten brązowy też jest w środku pomarańczowy. W każdym razie, trzy wersje kolorystyczne są. Ta jest oliwkowa, tak przyjmijmy na nasz rzut oka na słońcu. Tobie się trochę wydawała brązowa w cieniu. Tak, no tak. Mi w sumie też, ale teraz zmienił kolor totalnie. Mnie od razu takie wojskowe barwy przywodzi na myśl ten plecak. To prawda. Przykleić flagę takie Polski kaki. I od razu już tak. O, właśnie, już czujemy, że mamy taki bardziej wojskowy plecak. Zwłaszcza, że on jest określany jako plecak laptopowy. Informatyka. A to jest dla mnie taki plecak naprawdę turystyczny, bardziej bym powiedział, przez to, ile ma kieszeni, ile ma takich różnych schowków tutaj. No ja go wykorzystałem w podróży swojej ostatniej, dalekiej, i tam się sprawdził świetnie, o czym opowiem wam w podsumowaniu. Natomiast teraz... Ale laptopa się... miałeś w środku? MacBooka miałem w środku. Czy to jest laptopowy? Jest laptopowy. Podobno tu się mieszczą laptopy do 16 cali nawet w tym plecaku. Ja miałem 13-calowego MacBooka, więc większych tutaj nie wkładałem, ale słuchajcie, powiedzmy trochę o wymiarach, bo ma 27 litrów ten plecak, więc gabarytowo jest podobny do twojego Subterry, która ma 30 litrów, ale twoje pewnie ma trochę tam mniej tych kieszonek i tak dalej. Nie, nie, chyba nie. A połóż tak na biurku, na stoliku. On też ma pełno kieszeni różnych. No nie, jest większy jednak. Teraz już trochę widać, że jest trochę jednak. Te 3 litry są różnicy, ale twój widzę, że naprawdę upływ czasu znosi świetnie. No to prawda. Ja, znaczy, no może ja nie podróżuję z nim nie wiadomo gdzie, ale za to zawsze jakiś wypełniony po brzegi jeździ. Ciągle jakieś kanapki, jedzenia pełno po same brzegi, potem laptopy, jakieś właśnie duże książki czy cokolwiek. No nic się z nim złego nie dzieje, tyle że ja zawsze o sprzęty dbałem, więc no, jak nie podróżujesz z nim, nie rzucasz go gdzieś po kamieniach czy po drzewach, konarach, no to on się nie ma gdzie zniszczyć. Urwało się tylko to, co mi się nie podobało na początku. O, tu też masz u siebie. Ten taka zapinka na pas, tak. Żeby plecak jakby stabilniejszy był. To mi się zerwało. Ta końcówka plastikowa się zerwała. No to było słabe. U mnie powiem tak, bo ja mam taką siatkę na boku, to ta siatka, tam nie wiem, kiedyś jakiś królik mnie nadgryzł, czy kot tam drapnął i to no się tak, zerwało. Siatka to jest podatna. I też bardzo się zrywały mi suwaki. A to u mnie nie, akurat to się, nie. Te końcówki, nie? Te takie do trzymania. Bo sam suwak cały czas idealnie działa, nie ma żadnego problemu z zacięciem. I zresztą też ten materiał w tym moim Akcencie, on się w ogóle nie zużył. Ja go uprałem raz i on w ogóle żadnego przetarcia, tak. żadnej rysy, już ma naprawdę ładnych kilka lat. Ja mogę sprawdzić na kanale w ogóle, bo 5 lat temu nagrywaliśmy mojego Akcenta, a 6 lat temu twojego Subterra, więc po 6 latach, jeżeli plecak tak wygląda, to jest naprawdę bardzo dobra recenzja, że tak powiem, dla tego modelu. Ale my się teraz skupiamy na tym naszym Paramouncie, którego wymiary to 34,5 na 21 na 51,5 cm. Wymiary komory na laptopa 26,5 na 2,4 na 38,5 cm. Plecak waży 1,1 kg, więc sam w sobie też jest lekki, co oczywiście sprawia, że może być bardzo dobrym bagażem podręcznym, bo nie każdy lubi walizki. Ja na przykład nie lubię walizek, tam ciągać ze sobą walizki, lubię sobie plecak na plecy zarzucić, spakować jakieś tam podręczne rzeczy i on się jako taka kabinówka, powiedzmy, sprawdza idealnie. O, zobacz, a nie, dobra, ja zmieniłem sobie kolor tutaj niestety, nieważne. Materiał, poliester i nylon, co też sprawia, że jak deszcz będzie mocny padał, to taka konstrukcja tutaj, pod warunkiem, że nie będziemy tutaj wkładać sobie rzeczy, sprawia, że ta woda będzie spływać i laptopy, jakieś dokumenty, które będą w tej głównej komorze czy w kieszeni na dokumenty ukryte, im się nic nie stanie, też w deszczu z nim szedł i spłynął elegancko. W ogóle też jakoś bardzo mocno, mimo że jest taki zielonkawy, brudu nie przyjmuje, to znaczy, nie wiem, jakieś paprochy, piach, to wszystko łatwo zczyścić, więc pod tym kątem trzeba go pochwalić. To może teraz przejdźmy do, jak już mamy specyfikację, krótką specyfikację za sobą, przejdźmy do tego, jakie
tutaj są kieszenie i inne różne rozwiązania. Wiele rzeczy jest pokrewnych, czy to z Twoim plecakiem, czy z moim starym plecakiem, bo jak na przykład zaczniemy od tyłu, no to mamy bardzo wygodną gąbkę taką oddychającą. Dzięki temu no plecy, wiadomo, no zawsze trochę będą się pocić, jak będziemy dużo chodzić, ale w tym plecaku akurat mamy też ten rowek tutaj i to jest tak wyprofilowane, że po pierwsze po długim noszeniu nawet plecy nas nie bolą, a po drugie no jednak oddychają. U Ciebie też jest, pamiętam, takie rozwiązanie trochę z siateczką. Idąc tutaj mamy też zaczep do rączki w dużej torbie. Korzystałem z tego w podróży często, bo jest no, wygodnie, jak chcemy trochę się gdzieś tam przetransportować. Wspomniany zaczep, żeby stabilizować na klatce pasek. No mi się jeszcze nie zerwał, rzadko z niego korzystałem. Bardzo wygodne są te ramiona. Też one są z takiej siateczki tutaj. Tak, są szerokie, miękkie. Naprawdę dobrze się trzymają. Z dobrym systemem regulacji, bardzo intuicyjnym, szybko możemy w biegu wygodnie wyregulować, poprawić. Też zabezpieczyć sobie to tutaj, zablokować i spokojnie, nie wiem, większe, mniejsze osoby mogą ten plecak nosić. Tutaj też mały plusik, kieszonka na bilety. Jakieś tam komunikacji miejskiej to sobie pod ręką, możemy żeby mieć pod ręką bilecik spokojnie wrzucić. Idąc dalej mamy kieszeń taką na, ja to traktuję jako kieszeń na butelki. U mnie można też sobie tam zazwyczaj była butelka. Tak, nawet widać. Ta jest większa u Ciebie, to lepsza, tak? Tak, nawet widać zresztą, że już trochę, już nie przylega idealnie, bo sporo tutaj razy butelki nosiłem, teraz mi jakaś maseczka tutaj została. Na wszelki wypadek zawsze mam w środku. I tutaj też rączka pierwsza do noszenia sobie ewentualnie plecaka. W formie właśnie takiej torby na laptopa wtedy. Tak, wtedy można sobie. Jak torbę na laptopa. I słuchajcie, jest kieszonka tutaj ukryta na dokumenty. Ja no to mam, tego nie ma u mnie. Ja tu mam jakiś bilet na pociąg, ale no to też podręcznie możemy sobie właśnie jakiś bilecik większy włożyć. Nie mam takowej. Nie. To jest nowość. Tak, no tutaj jest i to jest też bardzo wygodne rozwiązanie. Mamy dokumenty szybko pod sobą i też no, zabezpieczone, no bo żeby ktoś nam ukradł, to musi nam pod pachę wsadzić rękę. I odsunąć suwak. I odsunąć suwak, ale ja dokumenty trzymałem w innym miejscu, o czym zresztą Wam jeszcze później opowiem. Na przeciwległej stronie mamy dużą kieszeń na takie różne podręczne pierdółki. To znaczy, możemy sobie przypiąć, możemy sobie tutaj schować do jeszcze jednej wewnętrznej kieszeni jakieś rzeczy. Tu mamy jedną siateczkę, możemy sobie coś włożyć. Tu mamy drugą, takie kieszenie na długopisy, powiedzmy, żeby na przykład włożyć. Tak i jest. Też tutaj można sobie, nie wiem, włożyć klucze na przykład, zapiąć, bo mamy też, o, na klucze. No to jest to samo dokładnie u mnie. Patencik. Cały czas z tego korzystam. Tak, cały czas też tule, jak widać, z takich patentów korzysta. No tutaj też, ja tu trzymam jakieś ładowarki sobie, jakieś przewody podczas podróży. Wyścielane to też takim wodoodpornym materiałem, co sprawia też, że cały czas nawet jakby tu nam napadało, to do środka jest nie to powinno. Zabezpieczone. Tak. I to jest, słuchajcie, to są elementy takie powiedzmy zewnętrzne, ale też nie do końca. Na froncie mamy oczywiście tule Sweden oznaczenie i pierwszą kieszeń. Kieszeń, która może nam służyć, o ja na przykład tu mam jakieś chusteczki, jakiś telefon tutaj sobie trzymałem, który służy mi jako router. To też jest całkiem dużo kieszeń na takie płaskie przedmioty bardziej. Tutaj właśnie ja bym dodał od razu, że to jest przestrzeń, która się prosi o to, żeby jakiś solarek zamontować mały. Tutaj taki panel, tak, nie? Od razu spięty na stałe z kablem, żeby chociaż parę procent w trakcie... Zobacz, ty spacerowałeś ile? Kilka godzin dziennie, to codziennie. No, no. 20-25 tysięcy kroków. Nawet jeśli by ci mocno nie doładowało tego smartfona, to by go podtrzymywało. Tak, to by się przydało. To taka przestrzeń płaska, równiutka. Tak, no ja akurat korzystałem z powerbanków. No tak, no, ale to już waży swoje, trzeba osobno włożyć. Trzeba osobno włożyć. Słuchajcie, to co mi się bardzo w tym plecaku spodobało, to takie zabezpieczenie, bym powiedział, ponieważ pod tym panelem, można tak to nazwać, mamy zapięcie i kilka tutaj opcji, kilka tutaj różnych wypustek, że tak powiem, które, tak, sprawiają, tak, które sprawiają, że możemy właśnie albo plecak będzie bardziej płaski, albo jak mam więcej rzeczy, to sobie odsuwamy, ale... Można wtedy jakąś karimatę sobie zrobić jeszcze. O tak, tu możesz sobie coś włożyć. Dokładnie. To może być naprawdę plecak turystyczny, a nie tylko tak laptopowy. I jak sobie to zapniemy, słuchajcie, to te główne rzeczy, które tutaj mamy, nie mówię o głównej kieszeni, bo jeszcze warto dodać, że tutaj mamy kilka tak, różnych takich dostępów do laptopów, ale... To jest fajne zabezpieczenie, jak mamy, nie wiem, pieniądze, dokumenty, złoto. Paszporty, złoto i tak dalej. Znaczy, to nie jest wcale tak... Łatwo wypiąć. Łatwo tak. wypiąć. O, teraz mi się A udało. Na pewno nie da się zrobić tego tak delikatnie, nie żebyś się, nie poczuł. Nie da się tego zrobić, bo to jest taki haczyk tutaj, taki zawinięty trochę do góry. I to zabezpiecza nam po pierwsze kieszeń na przykład na okularki czy jakieś rzeczy. Tutaj jest też wszystko wyściełane fajnie w tym miejscu. Ja tu mam słuchawki i okulary właśnie przeciwsłoneczne sobie tutaj trzymałem. Jak soczewki nosiłem, to z nich korzystałem albo wkładałem tutaj swoje okulary normalne. Bardzo dobrze suwaki pracują tak na marginesie. Mamy tutaj taką kieszeń zewnętrzną, duża naprawdę kieszeń, w której akurat, o tutaj mam paszport jeszcze. I tutaj można wrzucić dokumenty, pieniądze, różne inne tam jakieś ważne rzeczy. Zasuwamy.
zamykamy, no i naprawdę, żeby ktoś nam coś z tego ukradł, to trochę czasu musi poświęcić. Aczkolwiek. No, ja bym jednak wolał tutaj wrzucić dokumenty. Tutaj mogą rozciąć jakąś żyletką i wyciągnąć, a tutaj już tak łatwo się nie dostaną, albo w tej, tej dedykowanej dokumentom, nie? No tak, tej, co masz na plecach przyciśniętą. No i słuchajcie, idziemy teraz do głównej komory. Komora lasująca jest pusta, następuje zwolnienie suwaków. Ojej, tutaj jest bardzo mały wlot z tej strony. Bardzo mały wlot jest z tej strony, nie? Tak się wydaje, ale zobacz, jak sobie rozsuniemy. No nie, tak, tak, ale wiesz, no nie rozchodzi się całkowicie na boki, tylko nie, idzie nie, tędy. Tylko tak. Dokąd. To jest też takie nietypowe, bo zawsze te plecaki się całe rozsuwały, a tutaj mamy tylko... No i tutaj jest ta główna komora, to pokazuję tobie, widzowie, później zobaczą na przebitkach. O, tutaj sobie trzymałem switcha ostatnio, czy przepraszam, nie switcha, tylko deka, jakiś tam pokrowiec. I tutaj miałem też... Brnika. Tak, tutaj miałem też... Jedzenie, wszystko. Tak. I zobacz, tak, jest naprawdę głęboko tutaj. Tak, tak, tak. I dużo rzeczy nam może tutaj wejść. Ale co jest bardzo fajne w przypadku tego plecaka, to to, że nadal, mimo że tutaj napchamy różnych dużo rzeczy, mamy kilka takich kieszeni. Przegródek, tak. Takich sekcji. Po pierwsze taka siateczkowa, podstawowa. Tutaj możemy sobie, nie wiem, też jakieś dokumenty włożyć. Po drugie mamy większą, ja tutaj na przykład mam książkę. A po trzecie mamy tą największą i tutaj możemy sobie włożyć właśnie laptopa. Ja tam też jakieś dokumenciki jeszcze. Cóż to za potęga tam. I to jest bardzo fajne, słuchajcie, w tej wewnętrznej części to jest to, że jak mamy właśnie laptopika, to możemy go sobie też wyciągnąć z tej strony tutaj. Szybko, wygodnie. Taka torba laptopowa nam się wtedy robi. Ale laptopa możemy wyciągnąć też z boku. Jezu, nie, nie możemy. To u mnie właśnie ta kieszeń schodzi na bok, a tutaj w tym modelu jest od góry. A jednak możemy, przepraszam, bo pomyliły mi się. Nie, to jest nie do laptopa, do głównej przestrzeni. Tylko do głównej przestrzeni jest tutaj dostęp. Także laptopa możemy wyciągnąć z góry, a do głównej przestrzeni możemy się dostać jeszcze z boku. Jeżeli nie chcemy się tutaj bawić, wypinać tego wszystkiego, wiadomo, no to nam sprawia, że do tej komory mamy cały czas dostęp. I też szybko ktoś może mieć dostęp, nie? Że tutaj się może dostać. A tutaj cały czas właśnie jak sobie wsadzimy coś do tego, jak nie przetnie, to się nie dostanie. Co chcę powiedzieć? Naprawdę sporo praktycznych tutaj... Ja wiem, że to już jest od dawna w plecakach Thule, bo Thule często, czy te laptopowe, czy to turystyczne, tak dostosowuje, żebyśmy mogli sobie spokojnie podróżować. Aczkolwiek w tym też jest masa przegródek, które sprawiają, że można go wykorzystywać do codziennych zastosowań, do pracy, ale też właśnie do podróży. No, ja sobie właśnie zdałem sprawę, że plecak to jest rzecz, która towarzyszy mi pewnie, nie wiem, od 6 roku życia, a może nawet wcześniej, gdzieś to codziennie, szkolu, nie? 5 do teraz, do 35, 30 lat bez przerwy i codziennie praktycznie, no. Ja mam to samo. Także warto zainwestować w dobry plecak. No i zaraz o tym, czy warto zainwestować w tego Thule. Prawie już wszystko o tym plecaku powiedzieliśmy, patrząc i omawiając wygląd, ale jest jeszcze kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, przede wszystkim na cenę. Ta sugerowana na stronie Thule, no nie jest niska, bo to jest 850 zł. To jest naprawdę wysoka cena, bym powiedział, za plecak. Natomiast... No, ale nasze były, tak jak mówisz, 5-6 lat temu. Tak, ale to... natomiast ja dużo znalazłem sklepów gdzieś internetowych, które sprzedają ten plecak za około 500 zł. No, no, zupełnie inna rozmowa. I na Allegro można kupić i właśnie w jakichś tam różnych sklepach, chyba w elektromarketach też któryś był, no nie chcę teraz tutaj rzucać, bo nie pamiętam dokładnie, ale było sporo takich miejsc, gdzie można było kupić za 500 zł, no bo 850, mimo wszystko, to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka cena. Thule to nie jest tania marka, no bo to jest marka premium już, jeżeli chodzi o plecaki, torby, jakieś tam też bagaże i tym podobne, bo nie mają przecież też torby podróżne. Ja ci powiem na przykład, że to mówię do Thule, z chęcią sprawdziłbym teraz torbę podróżną, bo kupiłem przed wyjazdem sobie do Korei Południowej, nie do Północnej, torbę za prawie 200 zł. Taki, wiesz, bagaż na kółkach, nie? I wyobraź sobie, że po jednej podróży kółka już się rozjechały, już się zepsuły kółka. No, a czym jest 200 na walizę, jak tu masz plecak za 800? No wiem, ale chodzi o to, że myślałem, że to będzie w miarę jakieś takie, no, że wytrzyma, chociaż zwłaszcza, że limit wagowy w samolotach jest do 23 kg, jeżeli chodzi o ten główny bagaż, a moja torba miała 18 kg, więc ona nawet nie była blisko tego limitu, żeby, nie wiem, jakoś dociążyć ją mega, nie? Zwłaszcza, że też czytałem jej specyfikację i ona spokojnie mogła wytrwać to. Więc trochę jestem zaniepokojony i chyba będę reklamację w ogóle składał, no bo kurczę, no wiesz, no kupiłem torbę przed wyjazdem i ona już... A jeszcze druga mam... Ale taka sportowa, tak? Sportowej nie, marki? Taka na... Nie, to jest jakaś w ogóle marka Badgia, nie, nie znam w ogóle tej firmy. Ale mam też taką drugą torbę, bo w jednej podróży mi się sprawdziła, właśnie się nie zepsuła. I teraz drugą jakoś dokupiłem. Się pogorszyła. I tamta pierwsza też się zepsuła, też się kółko rozepsuło, jeszcze gorzej, bo tam było jakieś takie gumowe kółko, się rozjechało całe, no po prostu popękało. A tutaj no powrót był ciężki, bo musiałem te torby tak, a tam wiesz, 18 kg, 19 na jedną, 18 na drugą. Spacer farmera. Spacer farmera miałem wielokrotnie, zwłaszcza, że w Korei było dużo schodów takich pod górę wysokich, które musiałem, wiesz, nie było windy.
A może gdzieś była, tylko nie mogłem znaleźć. Dobra, wracamy do plecaka Thule Paramount. Plecaka ostatni raz Paramount. Dobra, już się myli cały czas. Który nie jest tani. W tej cenie niższej 500 zł to już jest naprawdę bardzo dobra propozycja, ponieważ wiemy, że Thule to jest jakość i wytrzymałość, co potwierdzają nasze plecaki, które mamy już od dłuższego czasu. Mój trochę gorzej wygląda wizualnie przez zwierzęta, ale cały czas jeszcze z niego korzystam. Ten konkretny, słuchajcie, plus za design, bo jest naprawdę ciekawy, ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. Spokojnie go gdzieś można i do marynareczki złapać pod rękę, czy zarzucić niepewny sobie na plecy. Kolor. Niepewny kolor, ale też bardzo ładny. Tak. Bo ten kolor sprawia, że jest z jednej strony jest to taki wojskowy plecak turystyczny, a z drugiej naprawdę też ładnie wygląda do takiego codziennego użytku. Jest weselej niż czarne jakieś tam szare plecaki granatowe, z których się na co dzień korzysta. Plusik olbrzymi za materiały i za to, że nie wiem, deszcz czy jakieś warunki atmosferyczne nie wpłyną na zawartość waszego plecaka. Oczywiście, jak ktoś będzie wiadrem chlustał, to pewnie gdzieś na suwakach może przejść. Zwłaszcza, tak, że te suwaki też są tak trochę tutaj zabezpieczone, ale nie jakoś bardzo, nie jakoś bardzo naprawdę, więc my to testowaliśmy wtedy w starych plecakach i nieźle znosiły zalania z butelki, bo z butelki nalewaliśmy wody, ale faktycznie gdzieś tam w jakichś newralgicznych miejscach na suwakach parę no tak, kropel się przedostawało. Są tutaj takie miejsca, tak gdzie przez dziurki. Tutaj jak będzie leciało, to nie ma opcji, to spłynie po prostu. Ale na łączeniach no, gdzieś tam może coś przeciec. Trzeba uważać, no wiadomo, nie na ulewy. To wtedy są też takie specjalne pokrowce na plecaki, że można sobie zawinąć się, jak chcemy, jak będziemy wiedzieć, że może gdzieś padać. Masa kieszeni, masa różnych skrytek, przegródek, które sprawiają, że można zabierać laptopa, powerbanka, konsolę, jedzenie, ubrania, no wszystko picie. Można sobie, picie, wszystko można sobie do niego zapakować. Dla mnie jest to fajny bagaż podręczny, żeby też gdzieś na jakiś szybki wyjazd, czy to po Polsce, czy gdzieś za granicą sobie ruszyć i po prostu mieć wszystko wygodnie w jednym miejscu. Sporo fajnych patentów, które też są pewnie w innych plecakach dostępne, nie jak tam te zaczepy na torby, czy jakieś tam różne inne wygodne komory na laptopa i te główne komory. Podoba mi się wizualnie, podoba mi się to, jak został rozwiązany. Też nie męczy, mimo że wydaje mi się, że jak ważyłem sobie go, to w tym takim głównym momencie miałem 8 kg na plecach. Mm-hmm. To już jest całkiem sporo. I mimo że trochę ważyło, to ta zawartość plecaka, nosiłem go ze sobą. Nawet Bogusia, moja żona, która jest drobna, nosiła go na plecach i też dawała radę. Przez to, że są wygodne tutaj te ramiona jest i jest podstawa, miękki, tak, z tyłu. Taki wyprofilowany dobrze do nawet mojego garba i ogólnie do pleców, także no, czy są tutaj jakieś minusy? Powiem wam szczerze, że ciężko mi się tutaj jakiś dopatrzeć. Może większe otwarcie przydałoby się tej głównej komory, bo wtedy większe rzeczy może moglibyśmy no sobie tak jakoś tak zapakować, a tak trzeba kombinować trochę, żeby coś większego wcisnąć. No tak to powiem wam, że kurczę, no, mam nadzieję, że nie spotka go to, co spotkało mój plecak, czyli że się urywały te, bo ja bardzo często zasuwam, rozsuwam. Akurat to jest dziwne, nie? No, takie z jakimś takim jakby gumą taką tutaj taśmą oblepione, izolacyjną zlepione. No. To jest dziwne. To jest dziwne. U mnie to było ładniej wykonane. Na pewno dla wielu jest cena wysoka, ta startowa, czymś, co może odrzucać, ale na szczęście niższe były, widzisz, takie solidne. U mnie też takie były, tylko u mnie pękało tutaj, nie? Na tych metalowych takich jak było. Właśnie u mnie było gumowe, wiesz? A, no nie, właśnie. Nie było metalowe. U mnie takie gumowe i widzisz, tutaj chyba jest już metalowe też. Nie, u mnie mi się wydawało, że w moim akcencie było to takie gumowane i dlatego pękało. No ale Thule robi naprawdę dobre plecaki, tak samo jak chwaliliśmy te dwa poprzednie, tak teraz ten też chwalę, bo ciężko się tutaj naprawdę do czegokolwiek przyczepić, jeżeli nie przeszkadza wam cena, a może znajdziecie w promocyjnej cenie, podoba wam się taki design, to spokojnie tym Paramountem możecie się zainteresować do podróży i codziennego no właśnie, użytku. Dna nie omówiliśmy. A, no tak, bo tutaj też jest takim wzmocnione, takim materiałem, żeby się nie ocierało. No nie, tak? Właśnie, bo tu też jest ten czarny materiał, bardzo dobry, żeby się nie przecierało i też żeby się nie zamoczyło nic tutaj nam od spodu. No sporo tutaj jest. A, jeszcze słuchajcie, przejedzie, ja na koniec powiem. Bo mamy tutaj zaczep taki, kolejny patent turystyczny, nie wiem dlaczego oni go nazwali laptopowym plecakiem, bo tutaj możemy sobie lampkę zaczepić na przykład jakąś, wiesz, żeby cię było żeby widać. Żeby nas z daleka było widać, czy jakiś odblask spokojnie, no dobra, no można też sobie po mieście chodzić. Można JBL Go zaczepić. Albo można JBL Go, tu mamy też takie, żeby nie wiem, woda czy tak, żeby oddychał na ten plecak z jednej i drugiej strony. No sporo tu jest naprawdę, Blue Design Product, sporo patentów. Zobaczymy, jak zniesie upływ czasu. Będę z niego teraz korzystał intensywnie, więc tak jak daliśmy wam znać w tym materiale, jak było z poprzednimi, tak może za parę lat też odniesiemy się do tego konkretnego plecaka. Z wami Doman i Burzyk. Do zobaczenia, siemanko.
jest git.